Cześć, to Wacław, Życie Poczciwe. Witajcie w kolejnym odcinku vloga. Dzisiaj porozmawiamy o cieniu z perspektywy jungowskiej. Zapraszam. Porozmawiamy, a raczej podzielę się fragmentem książki, który świetnie opisuje to zagadnienie. Kwestia cienia to jest coś, z czym każdy z nas się w pewnym momencie spotyka. Dzięki temu opisowi, który zaraz przeczytam, którym zaraz się z Wami podzielę, będziesz mógł lepiej zrozumieć, co to jest, lepiej go zidentyfikować, tą rzecz, czy ten cień w swoim życiu, ten aspekt tak naprawdę osobowości, i będziesz mógł się na niego uczulić, żeby działać bardziej optymalnie, gdy powiedzmy, że go doświadczasz. I przyszedł mi na myśl ten film. Dzisiaj miałem akurat sen, w którym można powiedzieć, że mój cień się trochę uwolnił, bo o ile jestem z reguły człowiekiem spokojnym, można powiedzieć, że stoikiem, który też stoicyzm staram się świadomie praktykować, to w tym śnie zamówiłem pizzę i chciałem ją dostać jak najszybciej. I niestety nie przychodziła. Potem pojechałem na to miejsce, gdzie była ta pizza zamówiona, miała być zrobiona, i ten kucharz mówi, że nie będzie tej pizzy. Albo jakiś coś, to jeszcze musisz poczekać. Sprawdź tam online, gdzie zamawiałeś, zobacz, jak tam status wygląda. Pamiętam, że siedząc tam, próbując się logować do tego komputera, przez komórkę też próbowałem się tam logować i w ogóle nie mogłem wejść w ten portal, gdzie tą pizzę zamówiłem, i byłem taki zły, że w pewnym momencie zacząłem rzucać tym komputerem, zacząłem rzucać tym telefonem, byłem wściekły. I to jakby ten cień, ta często złość, która skrywana jest przez nas, czy raczej w świadomej sferze ją tłamsimy, gdzieś tam się czasem uwolni, na przykład w snach tak ten cień się może pojawić. Zagadnienie jest dużo bardziej skomplikowane, niż mogłoby nam się wydawać, ale Marie von Franz w tym fragmencie, który przytoczę, sprawia, że to zagadnienie jest dużo jaśniejsze i tak by mamy dużo lepsze pudełko, w które możemy zamknąć ten koncept cienia w naszej świadomości, a potem lepiej żyć też na nie właśnie patrząc. Tak jak wspomniałem, fragment pochodzi z książki Junga, Człowiek i jego symbole. Doświadczenie cienia z części napisanej przez Marie von Franz. Bez względu na to, czy nieświadomość pojawi się najpierw w formie pomocnej czy negatywnej, po jakimś czasie ujawnia się potrzeba readaptacji w udoskonalonej formie do czynnika nieświadomego, poprzez zaakceptowanie pozornie krytycznych uwag ze strony nieświadomości. Dzięki marzeniom sennym poznajemy takie aspekty naszej osobowości, którym z różnych powodów wolimy się nie przyglądać zbyt dokładnie. Takie przeżycie Jung nazwał doświadczeniem cienia. Cień nie jest całością nieświadomej osobowości. Reprezentuje nieznane lub mało znane atrybuty i cechy ego. Aspekty, które należą przede wszystkim do sfery osobistej i które równie dobrze mogłyby być świadome. W niektórych aspektach cień składa się także z czynników zbiorowych, które wyrastają ze źródła znajdującego się poza osobistym życiem jednostki. Kiedy jednostka czyni wysiłek w celu zobaczenia własnego cienia, uświadamia sobie i często jest tym zawstydzona własne jakości oraz impulsy, którym zaprzecza, jednocześnie wyraźnie widząc je u innych ludzi. Są to takie cechy jak egotyzm, umysłowe lenistwo i niechlujstwo, nieostrożność i tchórzostwo, przesadne umiłowanie pieniędzy i dóbr. W skrócie, wszelkie grzeszki, o których wcześniej można było mówić samemu sobie, że w cudzysłowie to nie ma znaczenia, nikt tego nie zauważy, a nawet jeśli, to inni też tak robią. Jeśli czujesz przejmującą wściekłość, która cię opanowuje, gdy przyjaciel zarzuca ci jakąś wadę, możesz z dużą dozą pewności stwierdzić, że w tym aspekcie odkrywasz właśnie część własnego nieuświadomionego cienia. Oczywiście poirytowanie w sytuacji, kiedy inni wcale, w cudzysłowie, nie lepsi, krytykują cię z powodu popełnionych błędów, jest rzeczą całkiem naturalną. Co jednak możesz stwierdzić, kiedy to twój sen, twój własny sędzia, część ciebie coś ci zarzuca? Jest to sytuacja, w której twoje własne ego zostaje przyłapane na gorącym uczynku, zaś jej efektem zazwyczaj bywa kłopotliwa cisza. Po takim przeżyciu zaczyna się bolesny i długotrwały proces samoedukacji. Możemy powiedzieć, że jest to psychologiczny ekwiwalent pracy Herkulesa. Pierwszym nieszczęsnym zadaniem Herosa było wyczyszczenie w ciągu jednego dnia stajni i obór Augiasza, w których przez dziesiątki lat setki bydląt wytwarzało łajno.
Było to zadanie tak wielkich rozmiarów, że zwykły śmiertelnik poddałby się na samą myśl o nim. Cień nie składa się wyłącznie z zaniedbań. Ujawnia się także w formie impulsywnego lub niezamierzonego czynu. Zanim uda się o tym pomyśleć, usta wypowiadają złośliwą uwagę, wylęga się intryga, zostaje podjęta zła decyzja i dana osoba konfrontuje się z jej skutkami, które nigdy nie były świadomie chciane ani nie były jej intencją. Ponadto cień w o wiele większym stopniu od świadomej osobowości narażony jest na zbiorowe infekcje. Kiedy na przykład człowiek jest sam, czuje się stosunkowo dobrze. Jednak jeśli inni popełniają brudne i prymitywne występki, wspomniany człowiek zaczyna odczuwać obawę, że jeśli nie dołączy do swoich kompanów, to zostanie uznany za głupca. W ten sposób otwiera się na impulsy, które w rzeczywistości zupełnie do niego nie należą. Dzieje się tak zwłaszcza w kontakcie z osobami tej samej płci, gdzie ludzie nadeptują zarówno na własny cień, jak i na cień innych. Choć dostrzegamy cień w osobie płci przeciwnej, to zazwyczaj nas mniej irytuje i łatwiej wybaczamy wywołane przezeń sytuacje. Dlatego w marzeniach sennych oraz w mitach cień pojawia się zazwyczaj jako osoba tej samej płci co śniący. Pojawiające się w trakcie spotkania z cieniem etyczne dylematy zostały dobrze opisane w 18 surze Koranu. W księdze tej Mojżesz spotyka na pustyni Khidra, nawiasie zielonego lub pierwszego anioła Boga. Koniec nawiasu. Wędrują razem i Khidr wyraża obawę, mówiąc, że Mojżesz nie będzie potrafił znieść jego uczynków bez oburzenia. Jeśli Mojżesz nie ścierpi towarzystwa Khidra i w pełni mu nie zaufa, to ten odejdzie. I faktycznie Khidr przedziurawia łódkę biednych wieśniaków. Następnie na oczach Mojżesza zabija przystojnego młodego mężczyznę, a na koniec odbudowuje zwalony mur w mieście niewiernych. Mojżesz nie potrafi powstrzymać swojego oburzenia, więc Khidr musi go opuścić. Jednak przed odejściem wyjawia mu powody swoich czynów. Dziurawiąc łódź faktycznie ją ratował, ponieważ ku rybakom zmierzali już piraci, którzy mieli ukraść łódź. Dzięki temu rybacy zyskali szansę ratowania łodzi. Przystojny młodzieniec szedł właśnie popełnić przestępstwo i zabijając go, Khidr ratował od hańby jego pobożnych rodziców. Naprawiając mur, dwóch pobożnych młodych mężczyzn zostało uratowanych z niedoli, ponieważ pod gruzami znajdował się ich skarb. Mojżesz, który tak bardzo moralnie się oburzał, zobaczył teraz, chociaż za późno, że jego osąd był zbyt pochopny. Uczynki Khidra wydawały się z gruntu złe, ale w rzeczywistości takimi nie były. Patrząc naiwnie na tę historię, można założyć, że Khidr jest anarchistycznym, kapryśnym, złym cieniem pobożnego, lecz przestrzegającego prawa Mojżesza. Ale w tym przypadku tak nie jest. Khidr w znacznie większym stopniu jest personifikacją pewnych tajnych, twórczych działań Bożej mocy. Nieprzypadkowo dla zilustrowania tego subtelnego problemu nie cytuję marzenia sennego. Wybrałam znaną opowieść z Koranu, ponieważ podsumowuje ona doświadczenie życia, które w marzeniu sennym jednostki rzadko bywa wyrażane z podobną jaskrawością. Kiedy w snach zwraca się ku nam ciemna postać i wydaje się czegoś chcieć, to nie możemy być pewni, czy personifikuje ona wyłącznie aspekt naszego cienia, czy jaźni, czy obydwa te aspekty jednocześnie. Zgadywanie z wyprzedzeniem, czy nasz ciemny partner symbolizuje niedociągnięcia, które powinniśmy przezwyciężyć, czy ważny fragment życia, który powinniśmy zaakceptować, to jeden z najtrudniejszych problemów, jakie spotykamy na drodze do indywiduacji. Co więcej, symbole ze snu są często tak subtelne i skomplikowane, że nie można mieć pewności co do ich interpretacji. Wszystko, co w takiej sytuacji można zrobić, to zaakceptować dyskomfort etycznej wątpliwości i nie podejmując żadnych ostatecznych decyzji lub zobowiązań i kontynuować obserwację snów. Przypomina to sytuację Kopciuszka, kiedy macocha kazała jej wybrać mak z miski z popiołem. Chociaż zadanie wydawało się beznadziejnie trudne, Kopciuszek zaczął cierpliwie oddzielać mak, gdy wtem niespodziewanie na pomoc przyleciały gołębie, nawiasie w niektórych miejscach, w niektórych wersjach mrówki, koniec nawiasu. Stworzenia te symbolizują pomocne, choć głęboko nieświadome impulsy, które można poczuć jedynie w ciele i które wskazują drogę wyjścia. Gdzieś w samej głębi swojego istnienia człowiek dokładnie wie, dokąd powinien pójść i co powinien zrobić. Są jednak takie czasy, kiedy klaun, zwany w cudzysłowie ja, zachowuje się
w tak rozpraszający sposób, że nie da się poczuć obecności wewnętrznego głosu. Czasami zawodzą wszelkie wysiłki zrozumienia podpowiedzi nieświadomości i w obliczu takich trudności można jedynie wykazać się odwagą robienia tego, co wydaje się słuszne, będąc jednocześnie gotowym do zmiany kierunku, o ile sugestia nieświadomości wskaże inną drogę. Może się także zdarzyć tak, choć jest to raczej rzadko spotykane, że lepiej opierać się impulsom nieświadomości nawet za cenę dużego dyskomfortu, nie oddalając się jednak zanadto od istoty człowieczeństwa. Byłby to na przykład przypadek osób, które aby stać się w pełni sobą, musiałyby wejść na drogę przestępstwa. Siła i wewnętrzna jasność, jakiej potrzebuje ego, żeby podejmować takie decyzje, potajemnie płynie od wielkiego człowieka z dużych liter, który najwyraźniej nie chce się zanadto odsłaniać. Być może jaźń pragnie, żeby ego miało wolny wybór, ale możliwe jest i to, że jaźń zależy na ludzkiej świadomości oraz jej decyzjach, co wspierałoby człowieka w samorealizacji. Kiedy przychodzi do tak trudnych problemów etycznych, nikt nie jest w stanie trafnie osądzić czynów innych osób. Jak powiedział pewien stary buddyjski mistrz Zen, musimy brać przykład z pasterza, który dogląda swego wołu z kijem, by nie pasł się na cudzych łąkach. Bardzo ciekawy fragment, który wydaje mi się, że bardzo dobrze pokazuje, co to jest cień i jak ten cień się też ujawnia, jak go możemy zidentyfikować i jak często jest to kwestia trochę szarości, czy to jest cień, czy to jest jaźń. I właśnie coś, co zrobię w kolejnych filmach, to postaram się wybrać takie fragmenty, które dobrze opisują właśnie te jungowskie aspekty nieświadomości, czyli kogo tu będziemy mieć? Anime, wewnętrzną kobietę, animusa, wewnętrznego mężczyznę, jaźń, czyli symbole pełni, no i doświadczenie cienia już mamy dzisiaj. Także te trzy filmy muszę poprzeglądać książkę, wybrać fajne fragmenty, które to pokazują. Myślę, że to będzie ciekawe i na zawsze zostanie w internecie dla tych, którzy będą szukać informacji na ten temat, bo przeczytanie dużej, tej grubej książki Junga daje oczywiście wgląd, ale czasem szukamy tylko tej jednej małej rzeczy, którą dobrze mieć na wierzchu, w skrócie, żeby móc się odnieść do tego, co się dzieje w naszym życiu i popatrzeć, jak to dokładnie wygląda w kontekście psychologii głębi. Dziękuję bardzo za oglądanie, za słuchanie. Wacław Życie Poczciwe. Widzimy się w kolejnym odcinku vloga już wkrótce i w kolejnym odcinku recenzji w tygodniu. Do zobaczenia, cześć!